No cóż. Plac Książęcy. A więc udajmy się zatem do ambasadora, bo mam jakieś takie wrażenie, że im szybciej wyruszymy na tą nową wyspę, tym lepiej. Okej. Okay. No siema. Your Excellency, Lord de Sade. I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can... To trzeba być wise'ą, nie? Żeby się poddawać za lekarza, będąc, nie będąc lekarzem. Dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your lord. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Co to mam zapytać? Sojusz mostu. Will you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sa'd, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors, but our ancestors quickly realized that the Union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. No tak, historia nawet także w naszym świecie pokazała nieraz, że sojusz pomiędzy jakimiś państwami jest o wiele bardziej owocny niż jakiekolwiek łączenie się w większe jakieś ciało, tak? Jeżeli na przykład była Unia Polsko-Litewska, to ona lepiej sobie działała niż jako jedno państwo. I tak samo prawdopodobnie tutaj widzimy jakieś pomniejsze jednostki połączyły się w sojuszu i jak widzimy z tego, co mówi tutaj ambasador, to wszystko działa w porządku. Dobra, na razie sobie gadanie oszczędzimy. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Okej, jest zadanko do zrobienia. O, jak pięknie. Tutaj też czasami lubi przyciąć. Ostatni raz szybki wchodzimy na razie i zrobimy jeszcze tylko cienie niż jeszcze niżej. To prawdopodobnie też nie jest aż takie ważne i na razie to będzie wszystko, co sobie tutaj zmienię, bo już niżej zmieniać mogę tylko, myślę, rozdzielczość ekranu by wtedy pomogła, ale na razie
Nie chcemy się w to bawić może. Jeżeli nie wyjdzie jakiś patch gdzieś tam pomiędzy, to pewnie na następnym streamie wrzucę niższą rozdziałkę po prostu i będzie i powinno chodzić lepiej. Jeżeli nie, no to już czekamy na patcha. Oczywiście z ambasadorem można sobie porozmawiać, mamy tutaj wielką wyprawę, ale dostaliśmy też zadanie poboczne, a nawet dwa, towar strażników Denara, pomówić ze sprzedawcą albo szarlatan. Chodźmy najpierw towar strażników Denara, obserwujmy to zadanie. I zobaczmy. No ale tak jak mówię, to najprawdopodobniej, tak jak już mówiono, gdzie indziej, jest tutaj zepsuta optymalizacja w tej grze. Więc będzie pewnie przecinać. Tutaj mamy zresztą miasto, gdzie miasta też naprawdę bardzo dużo potrafią zjeść. Chociażby nawet w Wiedźminie 3, w jakimś dobrym, takim najbardziej zaludnionym mieście, największym. Na najlepszym sprzęcie gierka potrafiła czasami chrupnąć. Tutaj widzę, że to jest bardzo wymagające. Zobaczmy sobie na mapie, jak się tam dostać w ogóle. Tu jest jeszcze też drugie zadanie, znajdź szarlatana, o. Akurat tak się składa, że on jest tutaj. Sukinkot. Będzie zapis, tak. The absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Jak można w ogóle tak stać i ludziom wkręcać bezczelnie, perfidnie, nie? And well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. Czyli ten człowiek, który najgłośniej krzyczy, sprzedając swój shit, to jest ten, który jest najbardziej godny zaufania według hołoty tamtych lat widocznie, bo niby jak on ma udowodnić im, że to jest po prostu dobre. Dobra, pogadamy oczywiście z typem. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Negatywne skutki uboczne? Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Zwykłego jabola tam sprzedaje pewnie. Poproszę o demonstrację. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still. Wypił, bo nie widziałem. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Ty kurde, kurde, może nie jesteś wcale taki zły.
Dobra, zerknijmy na mapę. Tam jego wóz gdzieś na tyłach stoi chyba, te. Okej. Otwarte. O! Oj! Bum. O kurwa, ilu jest? Z bucisza się dobrze wjeżdża tu. No to żeśmy polecieli teraz trochę z Kurtem, nie? Troszkę mocno żeśmy polecieli chyba, nie? O, mam wrażenie. Ogólnie gierka wszystko wygląda bardzo fajnie, tylko ta optymalizacja jest zjebana, niestety. Ale może później będzie lepiej, czy coś, zobaczymy. Pewnie zależnie od lokacji też, nie? Dziwny alchemik sojuszu, który wynajął pokój na piętrze, poprosił nas, żebyście nie sprzątali w nim podczas jego pobytu. Ten stary głupiec nie chce, abyśmy przypadkowo zniszczyli jego fiolki, czy coś takiego, więc zostaw go z jego brudem. Nasz klient, nasz pan. Tutaj mamy jego wóz. Co ja mogę z tym zrobić? Przeszukaj obszar. O. No mam antidotum, nie? Strony są pokryte drobnym, prawie nieczytelnym, odręcznym pismem, wynikami eksperymentów, obserwacjami pacjentów i niezrozumiałymi symbolami. Złożoność niektórych przepisów nie pozostawia jednak wątpliwości. Autor był prawdziwym alchemikiem i z pewnością posiadał ogromną wiedzę. Dobra, mamy jego antidotum tak zwane. Jeszcze tylko taki jakiś szybki zapisik by się przydał, czy coś w tym stylu tutaj. Bo jeszcze dzisiaj tego nie robiliśmy. I teraz pij to, kurde, chamie. Pokaż mu lepk, który sprzedaje. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk. This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it. You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No to też prawda. Look, the vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief? Nie, mój kolega kupił. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts as well as those of these brave folk. Yes, no, I... You don't have the right... Damnation. He got away. He can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Think back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his belongings. Takie... Jakby mieli braki w możliwości robienia animacji. To znaczy, ja wiem, że ta gra też nie jest jakaś wysokobudżetowa. To trzeba chyba wspomnieć. Bo nie jest wysokobudżetowa, ale nie mogli zrobić animacji, jak zaczyna biec na przykład i uciekać i powiedzieć dopiero, że uciekł, tylko musieli zrobić czarny ekran. Jak pił sobie fiolkę z pazuchy, też musieli zrobić czarny ekran i dopiero powiedzieć, że wypił, nie? Okej, okay. Tawerna. Znaczy spoko, jeżeli gra jest, wiecie, dobra, no to nie robi wielkiej różnicy dla mnie, ale tutaj widać takie właśnie braczki. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin, him again. Ruining my career wasn't enough for him. The very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me,
who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Brakujące animacje będą w DLC. No, dobrze pomyślane, Demonika. No, to jest całkiem możliwe. Oby nie, oby w najbliższym patchu optymalizacja była poprawiona przede wszystkim. Bo ja mam naprawdę bardzo dobrego kompa, więc to nie powinno tak być. Zapytaj go o jego karierę, profesor. Nie, zapytaj go o eliksiry, który sprzedaje. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled. But I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice. But it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? No właśnie. I had tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Zapytaj go o jego karierę jako profesora. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Zapytaj go o obsesję Sahina. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocence. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Aresztowany zostajesz. I'm sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you to Dr. Sahin. Sir, I beg you to spare me. I've heard enough. You're under arrest. How unjust. No, aresztuj go. Kurde. Kajdanki. Coś tam. Nie wiem, co wy tam macie teraz. W tym świecie. Ciekawe w ogóle, co to za świat. Jakiś oczywiście autorski najprawdopodobniej. Za co się chwali oczywiście twórców. Okej, czyli wiesz, jesteś aresztowany. Ale nie wychodź. A, no jasne. Więc wróćmy bezpośrednio do lokalizacji ambasady Sojuszu Mostu i tam powiemy, że znaleźliśmy szarlatana. Your Excellency, Lord de Sade. Szarlatan. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. To, co on tam mówił, to wiecie, dostaliśmy reputację w Sojuszu Mostu, dobra, spoko. To, co on tam mówił, to też mogła być połowa ściema, po to, żeby się nad nim zlitować, coś tam, nie? Już wiadomo, że jak ktoś zaczyna jakiś taki krzywy interes, to pierwsze, o czym myśli, to co zrobić, gdyby mi się nie udało, gdyby mnie złapali, na przykład, wiecie, no. To jest chyba logiczne, no, mi się wydaje przynajmniej, że... Pierwsze, o czym pomyślał, pierwsze, co wymyślił, to co powiedzieć, kiedy ktoś go nakryje, chyba. Także tam w ogóle nie wierzyłbym w to, co on mówił, nie? He is hiding in a room in the Coin Guard Tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered... Właśnie chciałem. They have sworn to avenge themselves after discovering his fraud. I decided it better to avoid the mob. But if you wish to capture him alive, I advise you hurry.
Chciałem, ale nie mam sznurka, nic. A legate with great assiduity will soon be joining the island of Tirfredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest present for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Pięć dyszek sypnął. I poziomik przeszliśmy, moi drodzy, po raz pierwszy. Zaraz zobaczymy, z czym to się je. Ja też mam jeszcze trochę katar, bo tak jak wam pisałem na Discordzie, byłem chory. Przez parę dni urlopu. I jeszcze mogę mieć małe zakatarzenie, ale to chyba... O, co ty robisz? Okej. A więc umiejętności. Jeden punkt umiejętności nam wjechał. Mamy rozpoczęte jednoręczną i broń białą. Mamy broń palną i mamy rozstawienie pułapek. I to jest tak jakby wyraźnie zarysowana droga do stratega, chociaż trochę żeśmy zahaczyli też o wojownika tą bronią białą. Sorry. No więc mam tak. Zwiększymy sobie obrażenia na tą chwilę. Bo walczyć trzeba umieć. Tutaj nasze, proszę ja was, tu mamy jakieś broń do walki wręcz druga. Ale gorsza. Stara zardzewiała szabla, zardzewiałe stiletto. Torba. A gdzie reszta mojego ekwipunku, się pytam. O tyle to ja widzę. Aha, okej. Mam tutaj antidotum szarlatana. Ciekawe, co to za prezent od matki. Pewnie jakiś magiczny siet, dzięki któremu będziemy mogli... O! Tak to się robi teraz. Czyli po prostu wybierasz część swojego ekwipunku i pokazuje ci, co masz na miejsce tego. Coś w tym stylu. Rapier alchemika zdobyłem. Wow! Zajebiste. Użyj. Super, okej. Rapier alchemika wjechał na pierwsze miejsce. Broń jakaś. Karabin z ozdobą. Skłów dzika. Odporność fizyczna. Uszkodzenie pancerza, oszołomienie lepsze. Mniejszą furię generuje, ale wezmę to jednak. To są obrażenia, mi się wydaje, fizyczne. Ale nie jestem pewien, odporność fizyczna. Że, w sensie, że uszkadza odporność fizyczną postaci, do której strzelamy. Na przykład w takim stopniu. Chyba tak to jest. Ale nie jestem pewien. Później się przekonamy. Coś tam na nogi fajnego? Buty z ołowianymi obcasami? Spoko. Będą najlepsze. Rękawice złotnika jak najbardziej. Na tułów szykowny kubrak. Noise. W dużej mierze będziesz walczył bronią białą, zaś palna dobra jest do ściągania pancerza wroga. No i dobra. O kurde, elegancko. Coś jeszcze się znajdzie na kapeluszy. Kapelusz obieży świata. Ależ pióro. Równowaga, ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. Też jest wzięta pod uwagę. To już sobie czytaliśmy. Tutaj można by czytać to wszystko, ale no może nie teraz. Ambasador Sahin. Trochę wygląda jak Jafar z tego, z Aladyna, nie? Nie wiem, czy można mu ufać. Kurt ma trochę poobijaną mordę, ale może być poczciwy. Może być takim typem człowieka, który, wiecie, jest brzydki, ale ma dobre serce. Okej. Okay. I kolejne zadanie, jakie mamy poboczne, to jest... Gdzie to jest? Tutaj mamy nasze... stacy.
do których dojdziemy też w swoim czasie, oczywiście. A oto i mapa, moi drodzy. To jest ta wyspa, na którą wyruszamy. Nowe Seren. A to jest nasze Seren, w którym jesteśmy teraz. Okidoki. Zadanie poboczne jeszcze jedno. Towar strażników Denara. Pokaż. Obserwuj, pokaż na mapie. Idziemy robić. Opcje. Sterowanie. Rzekłem. Namierzanie celu, nieważne. F5, ok. Zapisał się? Zapisał się, ciśniemy. Ok, gdzie to zadanko? Daleko? Nie aż tak daleko, tędy przejdę chyba. No i spoko. Ogólnie od samego początku mnie ta gra bardzo ciekawiła. Mam nadzieję, że nie zawiedzie nas. Można sprincika przypierdzielić. A teraz kurde, jaki jestem elegancki. Okej, tędy przejdę. Aha, okej. Tak, bo ja widzę, że te chrupnięcia tej gry teraz jeszcze, jak już o tym mówimy, one są bezpodstawne. W zasadzie, że one się, ta gra po prostu chrupie, bo chrupie. Ona nie chrupie dlatego, że jest więcej czegoś na ekranie, tylko tak po prostu. Takie mam wrażenie. No wiadomo, że nie będzie chrupać, jak mamy rozmowę, no bo to już by była przesada, nie? Ale w tym wypadku. Good day, good sir. How might I be of service? You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Poproszę o więcej informacji. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order, and so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Zapytaj o innych kupców. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we'd do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? I teraz tak, mamy pierwsze możliwości wykorzystania umiejętności rozmów. To bym bardzo chętnie wziął oczywiście też. Może będę próbował iść w tym kierunku, ponieważ zawsze w grach RPG cenię sobie fakt, że można sobie pogadać i w ten sposób załatwić sprawę, więc jak będzie szansa, to będę szedł też w tym kierunku.
Jako, że to możemy wybierać, to nie jest tak jakby droga ani wojownika, ani stratega chyba, ani maga, mam wrażenie, więc po prostu możemy to sobie wybrać lub tego nie wybierać. I mamy tak, intuicję, jeden punkt mi tutaj na zielono się świeci, nie wiem co to znaczy. To znaczy chyba, że mam wystarczająco dużo punktu, tak jakby, żeby spróbować to zrobić, ale to tylko moje zgadywanie. Charyzma 50% szans, czyli albo mi się uda, albo mi się nie uda po prostu. Spróbujemy tą intuicję, bo się na zielono świeci, to znaczy, że może mi się uda. Zaproponuj łapówkę, ale to jest chujowo, zaproponuj łapówkę. To już lepiej spróbować, co mu będę płacił teraz? Spróbuję go postraszyć karą więzienia jednak. I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the Congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. I beg your pardon, sir, but you are not my master. However, the attendant of the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. No tak. No z tym, że my nie będziemy tutaj wczytywać za każdym razem, jak tam się coś nie uda. Jakaś tam rozmowa, bo to by było takie, kurde, na siłę granie moim zdaniem. Oczywiście jak ktoś sobie gra prywatnie, no to śmiało, jeżeli ma ochotę. Jak najbardziej, ale tak tutaj myślę, że nie będziemy co chwilę wczytywać. No spróbuję tutaj zaproponować tą... trochę bez sensu, przed chwilą groziłem mu więzieniem, a teraz spróbuję zaproponować mu łapówkę. Do czegokolwiek to prowadzi. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated, ah, the dastardly boldness of them face in front of your master, and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh, all right. Dan, I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Ah, not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Okay.